Witam serdecznie na kanale, jestem Demon i chciałem was zaprosić na kolejny odcinek z Cyberpunka. Zaczynamy w tym miejscu, w którym kończyliśmy. Udajemy się do placówki River Courier, do kuriera. Się jakiegoś udajemy do serwisu kurierów. Cześć! Nie widziałem cię kilka dobrych tygodni. Myślałem, że wyjechałaś z miasta. Okej. Miałam kłopoty. Pewnie potrzebujesz spluwy, co? No, akurat mam. No, musimy zobaczyć, może ma coś fajnego. Co mi jakby rzeczy? Snajperski karabin. No, fajny, fajny, nie powiem. Właśnie, ja się muszę pozbyć swoich rzeczy, zapomniałem. Jak wygląda? To jest, że jest na wyposażeniu. Tak, okej. Dobra, wszystko co mają czerwone mogę na spokojnie sprzedawać, bo są wtedy słabsze. To jest na wyposażeniu. A jak mam tyle spluw na wyposażeniu? Coś jest. Jak jest spluwa oznaczona na wyposażeniu? Dobra, nie wiem. Dobra, pokaż co tam masz. Się robi. Nie, no na zielono się świeci. Dobra, spoko. Miecz, mam jeden, mam katanę. Dobra, to też posprzedawajmy. No się chyba ubierałem jak wychodziłem, z tego co pamiętam. Dobra, spoko. A, jeszcze zerknę resztę rzeczy. Zapomniałem. Te wszystkie butelki jadalne też mi są niepotrzebne. Tabulatorem się potwierdza. Kole, nie kole. Dobra. Czyli tak, granaty zostawię sobie wszystkie. Te ulepszenia jakieś zostawię wszystkie. Chipy zostawię wszystkie. To co to jest? A to są jakieś ulepszenia do broni chyba, tak? Obrażenie termiczne. A to co? Aha, to są wszystkie rupiecie. Dobra, to rupiecie też posprzedawaj. Dobra, nie, do ciebie nie na razie kupował. Chciałbym jeszcze przejrzeć misje jakie mam, bo mam teraz... A, to są ukończone kontrakty. Skóra, której potrzebuję. Udaję się do placówki River Courier Service. Typ kontraktu kradzież. Aha, czyli to mi teraz pokazało. Nie, dobra, robimy główną misję. Spotkaj się z Takemurą. Do góry? Bardzo smutny dzień w historii naszego miasta. Nie żyje burmistrz Night City Lucius Ryan. Informacje o śmierci Ryana podała rodzina. Zmarł we śnie we własnym łóżku. Dokładne przyczyny śmierci nie są jeszcze znane, ale wstępne wyniki sugerują awarię wszczepu wieńcowego. Obowiązki Ryana do końca kadencji będzie wypełniać jego zastępca i bliski współpracownik Weldon Holt. Holt ogłosił też, że będzie kandydował na burmistrza w najbliższych wyborach. Wszyscy, jak jeden mąż, opłakujemy przedwczesną śmierć przyjaciela Luciusa Ryana. Ale gdy obeschną łzy, spojrzymy ku przyszłości. Bo jego dzieło trzeba... Dobra, to pewnie jest kartowane. Znając życie. Samochód chcą mi sprzedać. Dobra, a zróbmy sobie trochę pobocznych zadań dzisiaj może. No. Zamiast zrobić główne, to zróbmy trochę pobocznych.
Bo ja nie mam teraz auta, co nie? Fixer właśnie wysłał ci pierwszą ofertę kupna pojazdu. Za każdym razem, kiedy otrzymasz taką propozycję na minimapie, pojawi się nowy znacznik. Wystarczy, że udasz się podskazany adres. Okej. Dobra, dobra, ale... Bo... Ja nie mam auta, co nie? Tak, ja nie mam auta w takim razie. $13 000, to ja nie mam tyle hajsu. Dobra, nieważne. Kolejne zadanie poboczne. Widzimy się w Afterlife. Przeczytaj wiadomość, zadzwoń do mamy Wellsa. Zadzwoń do mamy... Oj, mam jeszcze poziom jakiś. Dobra, czyli standardowo w karabiny. I wejdźmy sobie w... To, przeładowanie, zmniejsza czas. Po zabiciu, ok. Przeczytaj wiadomość opcjonalne, zadzwoń. Chyba się te dzwoniło, tak. Mama Wellsa... F połączek. Dobrze cię słyszeć, wreszcie. Dawno nie rozmawiałyśmy. Mniej więcej od czasu, kiedy umarł Jackie. A weź! Dzwonię, żeby złożyć kondolencje. Dzwonię, żeby złożyć kondolencje. Jesu Krito, mieszkałaś pod naszym dachem. Miej tyle szacunku, żeby nie traktować mnie jak obcej osoby. Miałam do ciebie zadzwonić sama. Jestem w trakcie przygotowań do ofrendy. Pożegnamy Jackiego jak należy. Ceremonia odbędzie się w Kojocie. Będą jego przyjaciele. Nie musisz nic więcej mówić. Będę tam. Przez sekundę w to nie wątpiłam. Do zobaczenia, Vi. Okej. Dwa kilometry. Czy ja mogę zamówić jakoś... samochód? Jackie. Co Jackie do mnie pisał? Jak spotkanie, o nie odpisujesz, czyli jesteś zajęta. Sorry Jackie, że ci nie odpisałem. Już ci nie odpiszę w sumie. Zobaczmy resztę tych wiadomości. Nie, 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 nie dzwoń, jak to rozłączyć? Nie, dobra, rozłączyłem. Chciałbym po prostu przeczytać wszystkie wiadomości, jakie są. Okej. Jak przychodzi zdarzenie z rzeczywistością, za każdym razem, gdy pieniądze mienia ręce twoje prawdziwe jak nie pod kołami. Najlepszą broń przeciw neokapitalizmowi zdobędziesz poprzez nieprzerwaną medytację. Okej. Skóry do wzięcia. Aha, czyli to jest to zadanie, które mam. Mama Wellsa. Odebrać telefon. To ona do mnie dzwoniła? Pani do pojazdu po wizycie w notel podjął decyzję o przetransportowaniu ciała pasażera Wellsa do jego rodziny. Okej. Okay. Czeka pod wskazanym adresem, ale to było wcześniej. Dobra, czyli do... Mogę zadzwonić do niego? Mogę. Żeby mi przetransportował. Gdzie moja bryka? Nie odbiera. Ej, to może ja najpierw zrobię to, gdzie moja bryka? Nie to... Gdzie moja bryka? To. Odbierz swój samochód z parkingu. Okej, czuję się w dobrym miejscu. Co to się stało? Johnny, widziałeś, co się stało? Coś tu nie gra. Nawet wiem co. Nie chodzi o kraksy. Najbardziej uprzejmy gość w tym mieście nie odjechałby tak po prostu z miejsca wypadku. Co to było? To był Delmain?
Okej. To było dziwne. Tylko jak ja się tam teraz dostanę, jak ja nie mam auta? Jak to jest gdzieś daleko? Kilometr. No jak ja mam tam dojść? Mam tam biec z buta? Naprawdę? Serio? Czy można jakoś tu auto zamówić? Nie, no wiadomo, że on nie będzie ode mnie odbierał, nie? Sprzedaj. Skrytka, afterlife, skrytka, wielki sen. No nie, no masakra. Ale muszę to auto odzyskać, bo bez tego auta to ja będę się poruszał jak w dupie, naprawdę. Dobra, to w takim razie robimy cięcie. I jak ja tam dojdę, to... Jak dojdę, to ten... To lecimy dalej. Bo to będzie bez sensu, jak ja będę biegł i będziecie to oglądać. Dobra, jesteśmy na miejscu. Zaraz pogadamy sobie z Delmainem. Delamainem w sumie. Bardziej. Prawnik zrobi ci z dupy data crash, słyszysz? Załatwi cię, kurwa! Proszę o dane kontaktowe pana, pani prawnika. Pierdol się, robocie! Okej. Przetwarzam dane zgłoszenia. Proszę czekać. Cześć. Dzień dobry panu, pani. W czym mogę pomóc? Wysłałeś mi wiadomość, że mam przyjechać w sprawie wypadku. Nie poznajesz mnie? Co z tobą? Rozmawia pan, pani, z podprocesem sieci Delamain. Moje możliwości operacyjne są ograniczone. Czy posiada pan, pani, numer identyfikacyjny zdarzenia? Chcę rozmawiać z Delamainem. Kanał komunikacyjny nadal jest otwarty. Pani tożsamość została ustalona na podstawie identyfikacji twarzy. No fajnie. Pani Elaine Pagels, jakie określenie najlepiej opisuje pani percepcję zdarzenia 77111101096? Szkoda mi uszkodzonego samochodu, ale chcę o tym porozmawiać z prawdziwym Delamainem. Wi. Przepraszam, jeśli podproces panią zirytował. Przechodzę przez angażujący mnie kryzys i nie mogę czuwać nad wszystkim. Pozwoliłem sobie przelać rekompensatę za szkody wyrządzone w wypadku na pani konto. Jawne kumoterstwo. No spoko, pieniążki. Czy moglibyśmy porozmawiać w innym miejscu? Co? Jasne, porozmawiajmy. Proszę podążać za dronem. Zapraszam. Okej. Zdaję sobie sprawę, że obsługa klienta jest w tym momencie niezadowalająca. Może wycieczka z przewodnikiem wynagrodzi pani nieprzyjemności. Ten korytarz łączy warsztat z biurem. Aha, tam. A tutaj jest coś ciekawego? To może macie coś do zbierania tu? Coś, co by mi się przydało. A tu dzieje się magia. Warsztat jest całkowicie zautomatyzowany. To co, tym co lataliśmy, jak w korpie siedzieliśmy na początku. Ale nic tu chyba nie znajdę. Niestety, obecnie warsztat jest nadmiernie obłożony zadaniami. Domyślam się dlaczego. Zarobocza zakłada infekcję zaawansowanym wirusem. Problem musi zostać rozwiązany szybko, gdyż duża awaryjność generuje koszta i niepotrzebnie ściąga uwagę na przedsiębiorstwo. Pokój kontrolny. Czuję się zaszczycony, mogąc panią w nim gościć. Co oznaczają te wszystkie lampki? O tym właśnie chciałem porozmawiać. Kolor zielony oznacza pojazdy, z którymi utrzymuję kontakt.
jak widać, straciłem kontakt z kilkoma samochodami. To czerwone lampki. No, trochę ich jest. Drony naprawcze nie mogą pomóc. Tym razem potrzebna jest ingerencja człowieka. Wiedząc, że świadczy pani najróżniejsze usługi i będąc przekonanym o pani dyskrecji, pragnę poprosić o pomoc w odzyskaniu aut, z którymi utraciłem kontakt. No, czemu dobrze. Nie? Pewnie mi dobrze zapłacił za to. Te samochody. Bardzo się cieszę. Prześlę koordynaty miejsc, w których urwał się kontakt. Wystarczy zdezaktywować auta. Wówczas połączę się z nimi i sprowadzę je do garażu. Zobaczę, co da się zrobić. Proszę zabrać ze sobą skaner z wbudowanym dekoderem. Spoko. Opuść garaż. Dobra, trochę hajsu nam oddał za to zniszczone auto, ale kurde, nie mam się czym teraz poruszać przez to. Samochód. 1,5 kilometra, co? Jest więcej, widzę, w różnych tych regionach z tego co ten. Ale jest wysokie ryzyko. Gdzie moja bryka? Zaczekaj na naprawę samochodu. Okej, poczekam. Widzimy się w Afterlife. Dobra, udajmy się do tego Afterlife'a, żeby pożegnać Jackiego na początek. Bo to wypadałoby wykonać tak w pierwszej kolejności. Jest kilometr. Odkryłem właśnie, że ja mogę się ten... tepać. Zapomniałem o tym. Że pójdziemy do teleportu, żeby nie biegać tak. Żeby też... żebym ja nie tracił czasu i żeby też nie ciąć tak bardzo. Kopnąłem się dopiero jak tu przybiegłem, że jest coś takiego. Nawet jest szybki teleport obok. Dobra, musiałem na chwilę zapauzować. Nieproszony gość w pokoju. Tylko i oto. Przesuniemy stół do bilarda. Tak? Jest ciężki. Vi, dobrze cię widzieć. No siema. Siadaj. Chcesz piwa? A pewnie. Chętnie. Nawet nie zdążyłem przeczytać, zapisało, tak szybko kliknąłem. I to jest duże tak. Na zdrowie. Minęło trochę czasu. Jak się czujesz? Szczerze mówiąc, bywało lepiej. Co się dzieje? Tej nocy, kiedy zginął Jackie. Powiedzmy, że od tego czasu nie jest mi łatwo. Spanki manki. Yo sé cómo te sientes. Todos lo sabemos. Jestem w trakcie przygotowań do ofrendy. Mam jeszcze trochę rzeczy do zrobienia. Pomogę ci w przygotowaniach. Dzięki, skarbie, ale z tym poradzę sobie sama. Wystarczy, że przyjdziesz się pożegnać. Na czym dokładnie polega ofrenda? Zbieramy się, żeby uczcić pamięć zmarłego. Przynosimy mu przedmioty, które kiedyś były dla niego drogie, a które mogą mu się przydać w życiu pozagrobowym. Jackie zapewne chciałby, żeby mu tam wysłać piwo. Piwo też będzie. Chciałabym wziąć udział w ceremonii, ale tak jak należy. Zgodnie z waszą tradycją. Ale? Nie mam niczego, co mogłabym położyć przy trumnie, żeby uczcić jego pamięć. Masz za to serce po właściwej stronie, dziewczyno. Nie przejmuj się. Weźmiesz coś z jego garażu. To miejsce to jego historia. Dziękuję ci. Nie ma za co. Możemy znaleźć tam pewnie ciekawe rzeczy. Garaż jest przy Republic Boulevard. Ai TVO. Dobra. Hej, Vi. To nie jest zbyt bezpieczna okolica, Misty. Jesteś tutaj sama?
Siedziałam tu na schodach, mając 10 lat i przeżyłam. Nic mi się nie stanie, kiedy mam 26. Co tu robisz? Ciekawe. Siedzę i czekam. Czekam na niego, chociaż wiem, że już nigdy nie przyjdzie. Przychodzę tu ostatnio i siedzę. Godzinę, czasem dwie. Głupie, co? Ale strasznie za nim tęsknię. Siadasz? Pogadamy. To nie jest głupie. To bardzo ludzkie. Może. Często o tobie mówił. Powtarzał, jaka jesteś dla niego ważna. Jackie tak powiedział? Pewnie użył zupełnie innych słów, co? Może i innych, ale wierzę, że właśnie to miał na myśli. Dobrze go poznałaś. Większość ludzi myśli, że to był tylko zawsze uśmiechnięty misiek z zakazaną mordą. Mylą się. Jaki był dla ciebie? Bądźmy mili. Powiem to tak, jak on zwykle mówił. Bez wahania osłoniłby mnie przed kulą, choćby miała go zabić. Chłopak z Haywood. Mężczyzna z ambicjami. I te ambicje kosztowały go życie. Pierwsza liga, lasko. Tam w środku jest kawał jego historii. Mama Wells urządza pożegnanie Jackiego. Muszę znaleźć coś, co było dla niego cenne. Pomożesz mi znaleźć coś takiego? Nie wiem, czy powinnam tam wchodzić, Vi. Boisz się wspomnień? Nie chodzi o wspomnienia, tylko o mamę Wells. Nie jesteśmy w najlepszych stosunkach. Wiem, że nie życzyłaby sobie, żebym naruszała jego pamięć w jakikolwiek sposób. Jackie chciałby, żebyś to było. To wystarczy. Chodź. Okej. Zobaczmy, co Jackie chował w swoim garażu. Piękna maszyna. Pamiętam, jak się z niej cieszył. Lubił grzebać w silnikach. Pierwszy raz wsiadł na motocykl, jak miał 15 lat. Z jego charakterem to cud, że się nie rozbił. Pełne. Jego ulubiony. Żelazny zapas. Nie wolno ruszać. Czemu? Bo żelaznego zapasu się nie rusza. Proste? Często przerzucał żelastwo, co? Twierdził, że to jego medytacja. Sztanga jest najlepszym słuchaczem, mówił. Zrozumie wszystkie twoje problemy. I nie daje głupich rad. Piłka podpisana przez Dante Gonzaleza. On jest Caleb. Wszystkich tutaj ogrywał w kosza. Dante był chyba pierwszym chłopakiem z okolicy, który porzucił Valentinos. Tak jak Jackie? Tak. Obydwaj chcieli od życia czegoś więcej. Dante jest dzisiaj kapitanem NC Blackouts. Komu bije dzwon? Ernest Hemingway. Czytał to dziesiątki razy. Zawsze przed większą akcją. Mówił, że napisał to facet twardszy niż Morgan Blackhand. Czytałaś? Dobre? Jakoś nie było okazji. Ta książka by się w sumie nadała na ofrendę. Żaden garaż nie może się bez takiego obejść, co? To podobno jakiś kolekcjonerski. Dziś już niedostępny. Tak. Na pewno właśnie dlatego tu wisi. Bang, bang. A to tu chyba wisi od 2020. Co jeszcze mogę tam? Ja, czy ja mogę sam wybrać coś? No ja bym wziął to piwo chyba, nie? A nie, żelazno, nie wolno ruszać, tak? Piłka z autografem? Nie, no był mięśniakiem chyba. Tego nie mogę zabrać.
Klucz? Też nie, kurde, naprawdę muszę tą książkę wziąć? To cały Jackie. No i masz już coś na ofrendę, ale zawsze możemy się tu jeszcze rozejrzeć. W sumie też trochę pasuje. Och, Jackie. Mandala? Tak. To długa historia. Wszystko w porządku? Nawet nie wiesz, jak bardzo. Powiedziałam kiedyś Jackiemu, że powinien oczyścić to miejsce ze złej energii. Na przykład poprzez usypanie mandali. Powiedział mi, że z piasku to on może postawić zamek. Rodzinną twierdzę Wellsów. Miałaś na niego większy wpływ niż sądziłaś. Jak widać. A ona nie jest trochę krzywa? Jest okropna. To też najpiękniejsza rzecz, jaką w życiu widziałam. Skórzany pas. Pamiątka po ojcu. Ojciec bił jego i matkę dokładnie tym pasem. Do czasu, aż to Jackie zlał jego i powiedział, że następnym razem go zabije. Stary trafił do szpitala, a potem ich zostawił. To po co ciągle trzymał jego pas? Na wypadek, gdyby wrócił. Piękne zdjęcie. Limitowana edycja. Akwarium? Zostało po takosie. A tako to? To była jego ryba. Rekin miniaturka. Brzmi jak bardzo droga ryba. Nie. Przecież chciał mieć zwierzątko. Za nią zapłacił. A o zdjęciu już mówiłem, tak? Co, whisky zostało jeszcze tylko? Tylko nie mam z nią interakcji żadnej. Co ja to jeszcze mogę zrobić? Czyli to jest tata Jackiego. Stary Gangus. Valentinos oczywiście. Poznałaś go? Nie, tylko o nim słyszałam. Ale nikt go tutaj nie wspomina dobrze. Eksploracja danych. Ha, bo miałem trzy tylko. Dobra, jeszcze raz. Co jest? Zbugowane. Naprawdę. Dobra, nieważne. Idziemy na ceremonię w takim razie. Chodźmy już. Wiesz co, Vi? Ja jeszcze zostanę. Pożegnam go tutaj. Mama Wells i tak nie chciałaby mnie tam widzieć. Przyjdź na ofrendę. Masz do tego prawo. Nie chcę wchodzić w drogę mamie Wells. To jego rodzina. Dla Jackiego ty byłaś rodziną. Masz rację. Dziękuję, Vi. To co? Zbieramy się? No chodź. Myślałaś kiedyś o tym, żeby się stąd wyprowadzić? Pewnie. Nawet próbowałam to zrobić. Co to znaczy?
Wyjechałam z dala od miasta do Nepalu. Myślałam, że tam zostanę. Po tygodniu okazało się, że nie potrafię żyć bez drących się sąsiadów i jazgotów silników. Czemu tam mi pokazuje cały czas? Hej, spotkamy się w Kojocie. No spoko. Moje kondolencje. To był wspaniały chłopak. Idź i wypij jego zdrowie, padre. Najlepiej parę razy. Amen. Tak zrobię. Wi, dobrze, że jesteś. Za chwilę zaczynamy. Zajmij miejsce, proszę. Okej. Okay. Gdzie mam? A, mogę usiąść. Okej. Okay. Cześć. Czemu? Dziękuję wszystkim, że przyszliście. Nie będę wam mówić, jakim szmieciarki przeszły mój syn, ani płakać, jak bardzo nam go brakuje. Zamiast tego opowiem wam pewną historię. Miał wtedy może 19 lat. Należał do Valentinos. To były czasy ich wojny z Maelstromem. Zadzwonili ze szpitala. Powiedzieli, że postrzelono go 3 razy obok serca. Kiedy przyjechałam do szpitala, był przytomny. Wystawało z niego tyle rurek, że wyglądał jak pieprzona ośmiornica. Powiedział mi: nie martw się, mamo. Zobacz, jestem kuloodporny. Nigdy mi się nic nie stanie. A kiedy wychodziłam, zdjął z palca sygnet Valentinos. Powiedział, że nie będzie go więcej potrzebował. Nie bał się. Po prostu nie chciał, żebym się martwiła. Descansa en paz, mijo. Każdy coś powie pewnie o nim. W klubie bokserskim Night City Devils mieliśmy takie powiedzenie. Prawdziwych przyjaciół poznajesz po tym, jak spuszczają ci łomot. To prawda. Od nikogo w życiu nie zebrałem takiego wpierdolu, jak od Jacka Wellsa. Dwunastu rund, przyjacielu. Mogę teraz ja, czy ktoś inny jeszcze? Me mandó Camporta. Lamenta no estar aquí. Todavía le quedan 4 años que cumplir. Me pidió que leyera esto. Recuerdo cuando Jackie se nos unió. Era un niño fuerte. Cuando decía que iba a hacer algo, cumplía. Tenía honor. Podría haber llegado lejos. Mis condolencias a la familia. Que descanse en paz. Już potrzeba w pokoju. Jeszcze? No chyba ja. Powiemy też, jak wszyscy często mówią. Często wracam do tego, jak się poznaliśmy. Zaczęło się od tego, że przystawiał mi broń do głowy. Potem zebraliśmy wpierdol od lokalnej policji. Trochę przeze mnie, trochę przez Jackiego. Pół godziny później jedliśmy obiad u jego matki. Bo okazało się, że mamy coś, co nas łączy. Zasady. Jackie Wells. Człowiek honoru. Na pierwszym miejscu stawiał zasady i przy nich trwał. Kiedy coś postanowił, był gotów oddać za to życie. To prawda. Powiedział mi kiedyś: Chica, to jedno, czego nam nie wolno, bać się drugiego człowieka. Haywood zawsze był w jego sercu. To ono uczyniło go takim, jakim był. Ale najważniejsze było co innego. Wszyscy myśleli, że Jackie to zawsze uśmiechnięty facet, który we wszystkim widzi jakieś dobre strony. Mylili się. Jackie Wells był kurewsko ambitnym facetem, który nigdy nie odpuszczał. Ta ambicja
kosztowała go życie. To jest to, co usłyszałem przed chwilą od nich. To, o czym zawsze od mamuśki, od tamtej. Wyciągnął rękę po sławę i bogactwo. Nie bał się. Jak się nad tym zastanowić, to właściwie wszyscy najlepsi są weseli. Znacznie lepiej jest być wesołym, a poza tym to o czymś świadczy. To jest coś w rodzaju osiągnięcia nieśmiertelności za życia. Spoczywaj w pokoju. Czas na toast. Za mojego syna. Dziękuję, że jesteś. Urządziliśmy mu piękną ofrendę. Polać ci? Za Jackiego. Olej. Za Jackiego. Amen, siostro. To nieźle nalewa. Widzę, że Valentinos nie zapomnieli o Jackim. W takie dni nawet najwięksi skurwiele okazują szacunek. Zasady. Jacki zawsze je szanował. Były dla niego ważne. Pole jeszcze jednego. Niech po tych dwóch się kręci w bani. Właśnie na trzecie po trzecim. Jednego ze swoich. Ciekawe, czy po tobie też byłby taki załamany. Kurwa, nie prowokuj mnie. Nie dzisiaj. Dziwnie tak. Bez Jackiego. Cały czas mam wrażenie, że odwrócę się i on będzie przy barze. Na swoim miejscu, tam gdzie zawsze siadał. Przyszło dużo ludzi. Nawet ta dziewczyna, z którą czeka się spotkać. Będzie mi go brakować. Już brakuje. Mnie też, Chica. Mnie też. Wypij jego zdrowie. Jest teraz w lepszym miejscu. Zaraz się uchleję. Za dumnego syna Heywood. Lecę. Dzięki, Wiktor. Do zobaczenia. Tu się jeszcze można napić. Ty, pijesz z nami? Za Wellsa. Dobra. Za Wellsa. Niech spoczywa w pokoju. No idzie. Grupy dobrze sobie zostały. Hej, wszystko w porządku? Tak. Chyba mentalnie ciągle jestem w jego garażu. Daj mi chwilę. Ej, 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 jeszcze nie skończyły. Już? No to wróćmy do tematu. Mnie już dziś wystarczy. Widzisz? Trzeba wiedzieć, kiedy przestać. Daj mi spokój. Zbieramy się. Gustavo. No dobra, z tobą przecież gadałem. Gdzie z padrem? Aquí te vas a sentar. ¿Cómo la ves? Kto tu padre? Zapomniałem, jak oni wyglądają wszyscy. A to nie jest ten, co tu stoi? Nie, mama. Dobra, z tobą gadałem, tam jest mama. Tu jest... Ty nie jesteś padre, to byłeś Wiktor. Czy ty jesteś padre? Ty nie jesteś padre. Un barrio malo. ¿Y tú qué chingado sabes, eh? ¡Mames! Por favor, perra, a ti ni pienso darte la mano. A, dobra, Jezu, nie spojrzałem na minimapę, a to mi pokazywało u góry. A to ten dziadek jest padre, no tak. Żegnasz jednego ze swoich, padre? Żegnam dobrego człowieka.
I co, Padre? Myślisz, że Jackie patrzy na nas teraz z góry? Wierzę, że spotkał się z Bogiem. I tyle. Nie wiem, czy Bóg wyszedł z tego spotkania zadowolony, ale Jackie na pewno. Dobrze się znaliście? Ty i Jackie? Pamiętam, jak matka go urodziła. I jak odszedł jego ojciec. A potem, jak przyjął do swojego domu ciebie. Znałem go całkiem dobrze, Vi. Jak sprawy na ulicy? Nie rozmawiam tu o interesach. Okaż trochę szacunku. Mam nie czas. Okej. Czyli on będzie miał jakieś zadania dla nas na pewno? Ale później. Ona ma na imię Misty. Co? Misty. Była dla niego bardzo ważna, rozumiesz? Idź do niej i zaproś ją na obiad. Zasługuje na to. Wiesz co? Dobra z ciebie, dziewczyna. Myślę, że Jackie by się cieszył, gdybym ci to dała. Jesteś pewna? Dlaczego to jest? Jackie by mnie chyba zabił, jakbym go porysowała. Do motoru! To nie porysuj. Dziękuję. Jasne, że bierzemy. Nareszcie będę mógł jeździć. O nie, nie, idę do motorku, a nie opuść. Jest git. Reputacja mi się zwiększyła. Cześć, gdzie był ten garaż dalej jeszcze? Przejedźmy się. No dobra, zarąbiliście. Pewnie będziemy razem pracować. Wypada się przywitać. Nazywają mnie El Capitan. A ty jesteś Vi. Widzę, że nie muszę się przedstawiać. Załatwiłeś sprawę za mnie. Taki jestem. Załatwiam sprawy i nie lubię zlegać. Dlatego od razu przejdę do kolejnej. Niezłe ten. Potrzebujesz dobrych aut, motocykli, a ja je sprzedaję w dobrych cenach. Bardzo dobrych. Do usłyszenia. Dobrze, wiedziesz. Mamy typa od sprzedaży. Co ciekawe ciebie, okej. Okay. Spoko, no gość chce się ze mną spotkać. A jeszcze zerknijmy, bo... Padre. Chciał gadać z tego, co widzę. Padre, wiadomość. Samochody na sprzedaż. Ok, padre mi oferuje auto. I padre mi w wolnej chwili wpadnie do mnie na moje boisko. Posiedzimy sobie i pogadamy. Dobra, ok. Spotkaj się z Takemurą, ale to mnie prowadzi już do głównego questa w tym momencie. Czy jest coś jeszcze, co mogę zrobić? Tak na szybko. Ok, to bym chciał zrobić do T-Bag na pewno. 2 kilometry. A to dojedziemy na momencie. Przyznasz mnie, ale poznasz. Jestem Dino. Ogarniam tematy centrum. Dino. Słyszałem o tobie. Dino. Gorący to. Okay, jak będziesz czegoś potrzebować, dzwoń do mnie i pamiętaj. Dino zna wszystkich. Elektryczny orgazm. Ciekawa nazwa klubu. Chce się z nami spotkać w klubie. Oj, oj, oj. Fajny motorek. Używany Columbus. Kolejne auto do kupienia. Tyle aut jest do kupienia naprawdę. Oj. Ale nie rzuca jak zahamuje. Strasznie. Ojdź, ojdź.
dołem mi kazało jechać, ja pojechałem górą. Czekaj, czy duży błąd popełniłem? Nie prowadzi mnie dołem, spoko. Nie zjazd. Jaki jazd? Ja dobrze, że pojechałem nawet. Górą była prosta droga. W ogóle za... Czekaj, nie. Chciałem radio tylko zmienić. Nie ten przycisk. Tu nie ma radia. Dobra, najdefem niech sobie leci. Będzie coś zdryngoliło sobie w tle. Kabułki. Będę się za nim rozglądała. Okej. Z nieznanego mi powodu wyznaczenie koordynatów jest obarczone dużym błędem. Nie jestem w stanie ustalić dokładnej lokalizacji. Mamy śledzenie na ostatnią sprawiedliwą policjantkę w Night City. Dziewczyna nazywa się Anna Hamill i prowadzi dochodzenie, które przysporzyło jej wielu wrogów. Lepiej, żeby je przerwała. Rozumiesz? Wiem, jak to brzmi, ale nie oszukujmy się. Ktoś i tak wziąłby ten kontrakt. Może ty załatwisz tę sprawę z głową. Sprawdź załącznik, dowiesz się więcej. Neutralizacja. Dobra, to na pewno później. To program, każdy może to kupować. Przychodzę od Tibak. Mówiła, że masz coś dla mnie. Ty jesteś win? Pewnie słyszałaś, co się stało. Szkoda jej. Zostawiła dla ciebie demona. Prezent z zagrobu. Pójdzie na każdym deku trzeciej generacji. Czy Tibak też nie żyje? Jak chcesz, to możesz go od razu wypróbować na moim punkcie dostępu. Może uda ci się stamtąd wygrzebać jakiś fajny program albo komponenty. Tak czy inaczej opłaci ci się. To jest to. Ma różne w sumie interfejsy ona. Jakieś. Przydamy rupiecie. Karty. Cyberdek panel ekwipunku. Gdzie jest cyberdek? Czy to jest to pod podem szczepy? Nie. Wiesz, cyberdek w panelu ekwipunku. Jestem w ekwipunku. Baza danych, przewin czas. Gdzie jest cyberdek? W sensie co, mam wejść inaczej do plecaka? Nie to. Ojejku, ja nie mogę się odnaleźć w tym. Mam trzy poziomy? Do picia? Nie, co to jest? Aha, trójka to jest... Jezu, no mówię, nie mogę się odnaleźć. Baza danych też mnie nie interesuje.
panelu ekwipunku. No to jest ten ekwipunek. Jak mam wybrać cyberdek? Jak ja mam wybrać? Tu jest cyberdek. O Jezu, kochany. Kasowanie pamięci, restart optyku, ujawnienie interfejsów. Ujawnienie interfejsów. Faj, co to mi pokazuje, z czym to ma dostęp, tak? Ale jeszcze raz. Okej, okay, no dobra, ciekawe. Masz coś fajnego na sprzedaż? Jeśli cię stać. A nie, bo to mi się każe podłączyć? Czekaj. Idę C55. Dobra, nie rozumiem trochę tego. Jeszcze raz. Odłącz się i podłącz się. Dobra, no 1C tu jest, tak? Epickie komponenty, pozyskane dane. Nowy poziom. Znowu to bierzemy za zasłony. I teraz tak, cyberdeck. Pozyskane jakieś tam dane, dobra, no nieważne. Co jest? Nie, chcę wyjść, ani nie skupować. I co? Spotkanie z Takemurą. Czyli questika zrobiłem, odebrałem to, co chciałem odebrać. Dobre uczynki popłacają. To jest odbierz nagrodę od Wakako. O! Będą pieniążki, znowu. Zbieramy się do godziny już z odcinkiem. Małe cięcia pewnie tam będą. Czy jedziemy do Wakako jeszcze? Daleko jest? Gdzie ona jest? Kilometr. Dobra, pojedziemy jeszcze do Wakako, pogadamy z nią na szybko. Mój motorek. Gdzie ja zostawiłem mój motorek? Bo kawałek chyba przeszedłem. Gdzie jest mój motorek? Tutaj zostawiłem. A się trąbił. Słyszałem, że coś trąbi, ale... Kto tam strzelał? Jedźmy do Wakako. Zielone było, czemu stoicie? Żółte, jeszcze zdążę. Co jest? Gdzie mi włazisz pod ten, pod koła, gościu? 500 metrów do Wakako. Ja do końca jeszcze nie wiem, jak działają te wszystkie chipy. Ja się tego muszę nauczyć do końca.
wszystkie wspomagacze i nie innego typu rzeczy. Sorry ziom. No i co będzie jeszcze szybciej chyba. Gdzie ty mnie prowadzisz, gościu? Sorry, nie chciałem was przejechać. Położył mi się przed kołem, no. Nie będzie, spokojnie. Ciekawe, czy mogę podjechać motorem pod schody? A raczej powinienem móc, bez większego problemu. Okej. Ale mógłbym się jednak kierować tą drogą, co mi prowadziła mapa. Okej, dobra, zostawię może tutaj mot... Co jest? A, ręczny miałem włączony. Dobra, z buta do niej resztę pójdziemy. Widzę, że już jest blisko gdzieś. Wakaku. Midnight Lady. Jest i pani Wakaku. Proszę, wiwe własnej osobie w moim skromnym salonie. No siema. Wakaku, dawno się nie widziałyśmy. Co cię sprowadza? Mamy nierozliczone sprawy. Sandra Dorset, pamiętasz? Nie zapominam takich rzeczy, Vi. To dobrze. Oto twoja zapłata. Jest jeszcze całkiem... Kolejne 3300. Reaper Dog wykona dla ciebie dermo imprint z funkcjonalnością zakłócania broni typu smart. To specjalność Tiger Claws. Dobra, nie interesuje mnie w sumie twoja historia, tak szczerze powiedziawszy. Nie ocieraj się o mnie. Co? Ty mówiłeś ty do mnie? Czy ja mogę zagrać? Chciałbym zagrać na maszynie. Da radę? W slotce na przykład. Czy ja mogę tu zagrać? Chyba nie. Twierdzisz przed tworzonym żarciem. Gościu, czy to ty do mnie gadasz? Nie mogę tu wyciągnąć broni. Ale tu już mogę. Macie rację, wychodźcie. Uciekajcie. Dobra, typie. Nie, ja nie chcę umierać. Już? Nie, to jeszcze coś było w sumie. Ja to miałem gadkę z nią, tak? Witaj, chcesz porozmawiać? Dobra, dowiedzmy się od niej tego wszystkiego. Może nada nam questa jakiegoś jeszcze. Moi mężowie znali Westbrook. Każdy z nich był wysoko w hierarchii Tiger Claws. Rządzili w Japantown. Czym się zajmowali? Tym, na czym najłatwiej zarobić i co daje władzę. Sprzedawali seks i zakazane technologie. Pozwól, że zapytam. Ilu miałaś mężów? 5. Wszyscy zginęli przedwcześnie. Taka rodzinna tragedia. Nie boisz się, że dosięgnie też ciebie? Muszę żyć. Dla moich 9 synów. Okej. Dobra, odbierzmy jeszcze tą nagrodę od Reaper Doga. Nie ociera się o mnie. Wkurza mnie ten typ, jak tak gada, no. Ty co robisz? Odejdź z tej drogi! Co jest? Dobra, w lewo gdzieś się muszę kierować. Chyba skrętny jest ten motocykl trochę. Tu stuczka jakaś widzę. Szybko się tam dostaniemy. Nic nie walnąć. Czy się mogę zabić na motorze? Pewnie tak. Jakiś zjazd gdzieś tutaj. Okej. Aha, no to... To nieźle, no kurde. Jak ja tak wyskoczyłem? Czemu mi typ podjechał?
no nie, naprawdę. Znalazłem coś ciekawego, chociaż w zamian za to. I tu auto jest. Czy wy tu coś macie jeszcze ciekawego? Chyba nie. Galeno. Nie ma. Dobra, ale motocykl to ja bym chciał dostać. Hej Watson, można już? Co można już? Można się wydostać, więc pamiętaj o tych walkach, okej? Okay? Serio, szkoda byłoby przepaść i taką okazję. Dobra, dobra, no. Pójdziemy walczyć spokojnie. Na następnym odcinku to na pewno. Gdzie ten motorek jest? Odbierz darmową nagrodę. No chcę odebrać tą nagrodę, tylko chcę stąd wyjść najpierw. Doskoczę. No, złapże się. Kurde. No jak ja mam stąd wyjść? Tutaj chyba ten. Uff. Jedzie. Motocykl tam. No mój motor mnie potrącił. Co jest? Ja pikole, naprawdę. Ścinając zakręt. Pewnie czemu by nie. W pobliżu miejsca pani pobytu traciłem kontakt z jednym z pojazdów. Ale na razie. Na razie nie. Z powodu wyznaczenie koordynatów jest obarczone dużym błędem. Nie jest zadane? Nie jestem w stanie ustalić dokładnej lokalizacji. Dobra, dobra, na razie nie będę szukał twoich aut. Się trąbi, tego nie wiedziałem. Spokojnie. No spokojnie, spokojnie, polecz sobie. Dobra, może nie będę tam dalej wjeżdżał. Do wszystkich jednostek wspierających działania NCBD. Podejrzenie przestępczości zorganizowanej w pobliżu Ross Street i Shipyard Way. Grupa tzw. kosiarzy kierowana przez Jelenę Sidorową zaatakowała bezdomnych. Uwaga, kosiarze są uzbrojeni i niebezpieczni. Za zneutralizowanie zagrożenia władze Night City wypłacą nagrodę. Dobra, spoko. Później. Pokaż, co masz. Wybieraj. Czy ja coś mogę od ciebie za darmo wziąć? Co oni, ona mi chciała dać? Za tysiaka, ale nie. Odbierz darmową nagrodę ze sklepu Reaper Doka. Dobra, czy to od ciebie? Moment, moment. Nie no, no u ciebie jest quest. Jak teraz dobrze idzie? Ostatnio nie narzekam. Niedawno Max tak zrobił nalot na czarną klinikę w okolicy. Od tego czasu klientów jakby więcej się zrobiło. Chociaż ceny mam na pewno wyższe. Przypadek? Nie sądzę. No dobra, ale co ja cię mogę kupić za darmochę? Jak mam odebrać? To jest za tysiaka. To jest za tysiaka. To jest po 5 tysiaków. To jest za 2. A może ja mogę coś wymienić innego? Tatuaż sobie mogę dorobić. Dobra, poszparałem trochę. I to jest to na ręce. To jest ten tatuaż, bo to jest za darmo. I jedno i drugie to jest to samo. Zakłócenie broni smart.
To mi daje po prostu tatuaż na rękę, tak? Za darmo, tak naprawdę. Nie wiem, czemu wcześniej tego nie zauważyłem. Coś w sumie widziałem, ale... To jest ten quest. Dobre uczynki popłacają. Pytanie. Nie to. Nie to. Szczepy. To dowód zaufania. Znaczy dowód zaufania, tak? Dobra, wejdźmy. Czy ja dalej będę miał ilość amunicji? Mam. Okej. Czyli po prostu mam tatuaż teraz, tak? Dobra, schowajmy broń. Chciałbym jeszcze przeczytać na wszelki wypadek. Aha, czyli ja mam dalej to, co miałem. Tak czy nie? Tu mam dostępne modyfikacje 3. A, bo ja sobie mogę ten... wkładać te. Okej, okay. A tu? Tutaj też mogę dorzucić coś innego. Analizę celu. Trafienie w głowę nie zadaje dodatkowych obrażeń. Broń typu smart namierza głównie kończyny. Wszystkie twoje bronie stają się śmiercionośne. Okej. To jest takie same. 2. A to? Wykrywasz zagrożenia. Automatycznie podświetla przeciwników, którzy cię zauważyli. To też jest spokojnie. Będę musiał sobie ten. Umożliwia widzenie dokładnego promienia wybuchu rzuconych przez ciebie granatów. To jest takie średnie. Śmiercionośne bronie czy podświetlanie? Nie, no weźmy to na razie, śmiercionośne bronie. Więc na razie nie mam. To mnie interesuje, bo to jest tatuaż. I... to mi po prostu dało tylko i wyłącznie tam dodatkowe, że mogę unieszkodliwiać w broń, czy jakoś tak? Się coś dzieje. Typy mnie interesują. No, są zwykłe typy. Nie, nic nie idzie, ja sobie idę. Okej. Dobra. Tak czy inaczej, tu się coś dzieje. Możliwe, że zaczniemy od tego, żeby ich rozwalić. Zobaczymy. A ja dziękuję za oglądanie. Zostawcie subka, łapkę w górę. Doszedłem do tego w końcu, jak zrobić ten tatuaż, że to było to darmowe. Pójdziemy robić kolejne questy poboczne pewnie na następnym odcinku, żeby tak się zbliżyć jak najbardziej, żeby można było pozdobywać trochę rzeczy, zanim przejdziemy dalej do głównego wątku, że tak powiem. Także tak jak mówiłem, subek, łapka w górę, jeśli was interesuje dalej seria. Dzwoneczek dostać, żebyście dostawali powiadomienia oczywiście, jak się pojawi kolejny odcinek. I co, dzięki za oglądanie. Do następnych odcinków. Elo.